1 października witam Was drodzy bardzo serdecznie w kolejnej części codziennika biblijnego. Jak widać za oknem mamy już jesień, ale nie mamy wpływu na to, czy za oknem świeci słońce, czy pada deszcz. Natomiast dzisiejsze Boże Słowo pokazuje, że są rzeczy, na które mamy wpływ, możemy mieć wpływ i powinniśmy mieć wpływ. To Boże Słowo wręcz zachęca nas do tego, byśmy czuli się współodpowiedzialni za ważną część naszego życia. A jakie jest to słowo? Posłuchajcie, przeczytam najpierw teksty wyznaczone na dzisiejszy dzień 1 października. Pierwszy z nich to tekst z drugiej księgi Kronik, gdzie w 34 rozdziale, w 27 wierszu tak czytamy. Ponieważ zmiękło Twoje serce i ukorzyłeś się przed Bogiem, przeto usłyszałem i ja, mówi Pan. Drugi fragment wyjęty jest z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, gdzie w 15 rozdziale, w 9 i 10 wierszu tak czytamy. Paweł pisze: Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży, ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. I słowo hasła miesiąca, no bo przecież otwieramy nowy miesiąc, to fragment z Księgi Proroka Jeremiasza z 29 rozdziału, 7 wiersz. Bardzo znany tekst. Starajcie się o pomyślność miasta i módlcie się za nie do Pana, bo od Jego pomyślności zależy Wasza pomyślność. Drodzy, to jest ten tekst, o którym myślałem na początku. W naszym życiu jest tak, że znajdujemy się w różnych miejscach. Boże Słowo dotyka nas, czy dociera do nas w różnym nie tylko czasie naszego życia, ale też w różnych miejscach, w którym przychodzi nam żyć. I to Słowo zachęca do tego, by spojrzeć na to miejsce z nieco innej perspektywy. Nie tylko tego, na co narzekamy, czego wymagamy, czego byśmy chcieli, ale też z perspektywy naszej odpowiedzialności i naszej troski. Myślę, że to Słowo pokazuje bardzo wyraźnie, że odpowiedzialność zaczyna się od siebie, bo to w pierwszej kolejności możemy siebie zmieniać. Kiedy zaczynamy spoglądać zupełnie inaczej na miejsce, w którym przychodzi nam żyć. Jako miejsce, o które warto się starać, o które trzeba i należy się modlić. Dlatego zachęcam Was dzisiaj, by wspólnie razem modlić się o każde z tych miejsc, w którym przychodzi nam żyć. Ale nie tylko dzisiaj, ale by w każdym dniu, w każdej naszej modlitwie pamiętać o tym miejscu, o tym mieście, w którym dzisiaj żyjemy. Wszechmogący Boże i Ojcze, ja dziś tak bardzo chciałem podziękować Ci za Zielony Śląsk, za to, że mogę tutaj być, za to, że tutaj mogę spotykać tak wspaniałych ludzi, za to, że wspólnie możemy robić tak wiele dzięki mocy, która jest od Ciebie. Dziękuję Ci za Bytom, za miasto, za ludzi, za to wspaniałe miejsce. I proszę Cię, Boże, o to, abyśmy każdego dnia, w każdym naszym działaniu, w każdej naszej myśli potrafili starać się o to, aby ono z każdym dniem stawało się lepsze. Dlatego powierzam Ci wszystkich, którzy tutaj rządzą, ale też wszystkich, którzy tutaj mieszkają, byśmy wspólnie razem czynili to miasto piękniejszym, lepszym, wspanialszym. Bo od Jego pomyślności zależy i nasza pomyślność. Dlatego powierzam Ci, Boże, to miasto, a w modlitwie każdego z nas, każde z tych miejsc, w którym przychodzi nam żyć. Powierzamy się Tobie, Boże, a wszystko to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Zostańcie z Bogiem, drodzy, i módlcie się codziennie o pomyślność miasta, w którym przychodzi Wam żyć. Do zobaczenia.